28 listopada wspominamy świętego Stefana Młodszego, męczennika. Greckie imię Stefanos znaczy tyle co wieniec i jest tłumaczone jako Stefan albo Szczepan. Stefan zwany Młodszym, dla odróżnienia od bardziej znanego męczennika świętego Szczepana, diakona, którego wspominamy 26 grudnia, urodził się w Konstantynopolu między rokiem 713 a 715. W młodym wieku wstąpił do klasztoru. Po latach został igumenem mnichów na górze świętego Akcencjusza niedaleko Nikomedii w Bityni, obecnie Turcja. Podczas sporów o część świętych obrazów opowiedział się po stronie obrońców dotychczasowego kultu. Tym samym naraził się na prześladowanie przez cesarza Konstantyna V Kopronima, jednego z obrazowórców, ikonoklastów, zabraniających oddawania czci wizerunkom Chrystusa i niszczących ikony. W czerwcu 762 roku zażądano od niego podpisania dokumentów nielegalnego synodu, który zebrał się w 754 roku w Hieria, by potępić oddawanie czci obrazom. Gdy odmówił, zamknięto go w klasztorze, a następnie zesłano na jedną z wysepek na Morzu Marmara. Po około 2 latach przewieziono go i stawiono przed cesarzem. Gdy Stefan ponownie opowiedział się za kultem obrazów, wtrącono go do więzienia w Konstantynopolu, gdzie z tych samych powodów przebywało już 300 mnichów. Spędził tam 11 miesięcy. Zmarł w więzieniu w 764 roku, dotkliwie pobity przez pochlebców cesarza. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Stefan aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kyrie eleison. Christe.